pryzmat. Kocioł kulturalny. Witamy bardzo serdecznie, wybiła godzina 18. Z tej strony Zuzanna Chmura, a razem ze mną audycję poprowadzi Bruno. Cześć wszystkim. Naszym gościem będzie dzisiaj Sebastian Grabowski, który jest znany jako Pan Magiczny. Jest iluzjonistą, więc cześć, bardzo mi miło witać Cię dzisiaj w naszym radiu. Dzień dobry, witam wszystkim, bardzo mi miło. Dziękuję ślicznie za zaproszenie. Skąd wziął się pomysł na tak nietypowy zawód, jakim jest iluzjonista? No to cofamy się w takim razie do samego początku, więc wyobraźcie sobie takiego pyzowatego, piegatego Sebastianka, który zawsze był zafascynowany fantastyką, magią, czarami i tak naprawdę widział to tylko w bajkach, filmach, a pewnego dnia do naszego przedszkola przyszedł iluzjonista i temu Sebastiankowi wyciągnął z ucha monetę. I w tym momencie jakby świat stanął na głowie. Ja już wiedziałem, że magia istnieje naprawdę w prawdziwym życiu. Kiedy od naszej ukochanej pani przedszkolanki dostaliśmy zadanie, aby narysować pana czarodzieja, ja jako jedyny w klasie narysowałem siebie. I powiedziałem, że tak, to ja będę w przyszłości. No i kolejnym tak naprawdę etapem gdzieś tam zafascynowania też czarami na pewno była moja mama, bo nie pamiętam, czy to było zawsze po obiedzie, czy po kolacji, ale zawsze potrafiła wyczarowywać jajka niespodzianki. I to czarowanie tych jajek niespodzianek tak mi się spodobało, że oprócz tego, że magia jest super, wygląda super i tak dalej, to jeszcze mógłbym sobie wyczarować więcej takich jajek niespodzianek, no bo niestety mama miała limit. Nie wiem, mana jej się kończyła chyba, czy coś w tym stylu. Więc tak wyglądały moje początki, jeśli chodzi o samą fascynację iluzją, magią. Kiedy zobaczyłem tego pierwszego w życiu iluzjonistę, zacząłem drążyć temat i prosić rodziców, aby kupili mi jakieś książki na ten temat. Wtedy internet jeszcze dopiero raczkował, więc nie było zbyt dużo informacji na ten temat. Jednak pierwsze tak naprawdę moje spotkania z profesjonalistami było w obornikach śląskich. Dowiedziałem się o nich właśnie z internetu. To była gdzieś mniej więcej chyba pierwsza bądź druga klasa podstawówki. Tam pojechałem, zobaczyłem, jak to naprawdę wygląda w rzeczywistości, zobaczyłem profesjonalistów i też miałem swój pierwszy występ dla większej publiczności. Mogę się poszczycić tym, że nie wiem, czy to że zdobyłem nagrodę publiczności. Nie wiem, czy po prostu miałem takie umiejętności, czy po prostu ludzie byli, o, mały chłopczyk występuje na scenie, więc ciężko twierdzić, to było powodem mojego wtedy tamtejszego zwycięstwa, ale mój pierwszy sukces osiągnąłem. No i tak naprawdę dzięki temu zacząłem jakby bardziej rozwijać się już na, można powiedzieć, bardziej profesjonalnym segmencie, to znaczy miałem dostęp do lepszej jakości książek. Pamiętam jeszcze takie moje pierwsze książki, które znalazłem a propos magii, czyli iluzji. Były to jakieś staroniemieckie przedruki, które znalazłem w antykwariacie. Możecie sobie wyobrazić chłopaka, który średnio, znaczy wtedy w ogóle się nie uczył niemieckiego, ale wcale mnie to nie zachęciło do nauki tego języka, ale było za to dużo obrazków. I nie powiem szczerze, że dzięki tym obrazkom dużo się jakby nauczyłem. I kolejne tak naprawdę lata przynosiły kolejne przeglądy konkursowe, kolejne sukcesy. Już nie pamiętam, która to była klasa, chyba 5. podstawówki, zdobyłem wicemistrzostwo Polski, a potem to już jakoś poleciało na bardziej skalę też międzynarodową, bo i występowałem w Londynie i miałem tournée po Azji, w Paryżu, więc troszeczkę tego świata zwiedziłem i szybki powrót do aktualnych czasów, no aktualnie siedzę w domu. Tak jak my też siedzimy w domu, nie w radiu, tylko jesteśmy troszkę uziemieni przez zdalne prowadzenie audycji, Wspomniałeś właśnie o tych książkach, które gdzieś tam prosiłeś, żeby rodzice ci kupowali, czyli rozumiem, że nie ma szkoły magii takiej jak na przykład Hogwarts. Ależ jest, no jak to może nie być? Tylko ja niestety nie byłem chyba tym mugolem, tym niewybranym, który albo po prostu listonosz, wiecie jak Poczta Polska działa, być może ten list z Hogwartu po prostu nie dotarł, więc Hogwart jak najbardziej jest. Ja akurat nie skończyłem Hogwartu, jestem samoukiem jeśli chodzi o magię i iluzję, jednak szkoły takie typowo w Polsce nie ma. Jednak jest mnóstwo kursów, warsztatów, szkoleń różnego rodzaju, aby się jakby w tej, początkowo dla mnie to była hobby, pasja, aktualnie zawód rozwijać. Jeśli chodzi o taki wyższy szczebel, można powiedzieć, edukacji, to wiem, że na pewno w Hiszpanii i jak dobrze kojarzę, w Singapurze są studia właśnie z iluzji. A pamiętasz swój występ, który tak najbardziej zapadł ci w pamięci, może na początku twojej kariery, kiedy zrobiłeś taki krok przełomowy? Ależ pewnie, że tak. Osobiście nie należałem do takich dzieciaków, które były nieśmiałe, które się bały wychodzić. Zawsze pamiętam, mama mi opowiadała, bo ja akurat tego nie pamiętam, jak pani gdzieś tam w przedszkolu prosiła, kto może coś zrobić albo do jakiegoś konkursu, to ja czy wiedziałem, czy umiałem, czy nie umiałem, zawsze się zgłaszałem, więc ja do takich rzeczy byłem zawsze pierwszy. Jednak jeśli chodzi o taki spektakl, czy mój pierwszy występ, który właśnie gdzieś tam odbił piętno, to na pewno był ten pierwszy spektakl, tam gdzie otrzymałem tę nagrodę publiczności. Ze względu na to, że jako że nie miałem zbyt dużych umiejętności magicznych, jednak napisałem sobie skrypt, na ten dzisiejszy czas tak bym powiedział, że byłem takim młodym stand-uperem, bo możecie sobie wyobrazić chłopaka, nie wiem ile wtedy miałem lat, 8, może troszeczkę 9, coś w tym stylu, który prosi dorosłą, piękną kobietę i robi efekty, które można powiedzieć są dość ofensywne w kierunku jej, to znaczy na przykład spadały mi karty i mówiłem, no coś narobiła i tak dalej, więc dla publiki oczywiście to było zabawne, a ja byłem przerażony jak to pisałem i jak to robiłem, jednak odważyłem się i też myślę dzięki temu zdobyłem pierwszą tą iskierkę kontaktu z publicznością, bo właśnie w aktualnych spektaklach bardzo dużą uwagę przykuwam do kontaktu. Nazywasz się Pan Magiczny, a czy masz jakichś pomocników w tym? I jasne, że tak. Mam panią kierującą, która aktualnie leży i macha do mnie. Mam moją panią kierującą, która jest już też od dobrych kilku, może nawet 12 lat, tak, od 12 lat występuje ze mną i na scenach większych, mniejszych też praktycznie w każdej podróży mi uczestniczyła, pomagała, więc jak najbardziej tak. Często wygląda to, zdradzę wam taki szczegół, jeśli chodzi o magika, kiedy robimy duże efekty, na przykład przecinamy kobietę na pół, no to magik tam się pręży, robi magiczne ruchy i on otrzymuje brawa, ale jak to zawsze moja pani czarująca opowiadała, no tak naprawdę to całą robotę robi ona, a jeśli ktoś daje jej brawa, to ho, ho, ho będzie. Więc często wygląda to w ten sposób, że no ja spijam śmietankę, a tak naprawdę w tych dużych iluzjach nic nie robię, tylko muszę wyglądać. Bo jednak ciebie nikt na pół nie przecina. Właśnie wspomniałeś o tym przecinaniu na pół. Ja o to chciałem właśnie zapytać, bo jest to jedna z takich bardziej jednak kojarzonych sztuczek. Jak to wygląda w praktyce? Jak to działa? Jak to działa? A powiedz mi, Bruno, czy umiesz dochować tajemnicy? Umiem. No to, mój drogi, ja również umiem dochować tajemnicy. Bruno, zła odpowiedź tym razem. Głównie zajmujesz się spektaklami dla dzieci, nie tylko, ale głównie. Dlaczego taka publika? Bo swego czasu, tak jak wspominałem, bardzo dużo robiłem spektakli dla dorosłych i one oczywiście mają jakby swoją iskierkę, jednak zobaczyć taką dziecięcą radość w oczach dorosłego, no to jest coś niesamowitego. Jednak To na przykład w branży nie lubiałem, to było to, że bardzo dużo osób, czy to w magii, czy w animacji, czy jakiejkolwiek innej, można powiedzieć, takiej eventowej dziedzinie, zaczyna od dzieciaków, bo wydaje im się, że dzieciaki są proste. To znaczy, że łatwiej zrobić pokaz na urodzinkach, niż zrobić pokaz dla 1000 osób, dla dorosłych, prawda? Jednak czy to jest akuratne stwierdzenie, że to jest proste? No nie wiem. Dlaczego tak mówię? Ponieważ dzieciaki są najszczerszą publicznością. Co to znaczy? Jeśli faktycznie zauważą coś, że na przykład coś mi wystaje z rękawa albo coś zrobiłem źle, to nie ma bata. Każdy z młodych uczestników krzyknie: tam panu coś wystaje, a ja to widziałem, tak to nie było tak. Jednak z drugiej strony, jeśli faktycznie iluzjonista zrobi dobrze swoją robotę i potrafi dosłownie oczarować te dzieciaki, to dzieciaki uwierzą w prawdziwą magię. Czym jest dla mnie prawdziwa magia? Prawdziwa magia to są prawdziwe emocje wywołane właśnie zręcznością, iluzją, czyli tym, czym ja się param. Dzieciaki są najszczersze, więc te wszystkie ich reakcje, które otrzymuję, kiedy na przykład piłeczka znika z dłoni albo pojawia się królik, no są nie do opisania w porównaniu do tego, jak reagują dorośli. A czy jest jakaś sztuczka magiczna uwielbiana najbardziej przez dzieci, którą robisz zawsze, bo wiesz, że dziecko zawsze będzie to kochać? Czy zawsze? Może niekoniecznie zawsze to robię, jednak ten nasz piękny królik, który z nami już od dłuższego czasu, już ponad 6 lat z nami jeździ Lucy, zawsze robi największą robotę. Ja często się śmieję tak, że ja bym mógł tak naprawdę nie wychodzić, wystarczy, że pojawię królika i pokaz jest zrobiony, bo ja jestem już nieważny tak naprawdę na tym pokazie. To królik to jest numer 1. To może zdradzisz nam jakąś sztuczkę magiczną? Wiadomo, już Bruno pytał o to, ale może jest jakaś na przykład z królikiem. Jak to wygląda, że nagle królik wyskakuje z kapelusza, a przecież przed chwilką go tam nie było? Jak to wygląda? No wygląda to w ten sposób, że możecie jakby tutaj pomóc mi. Najczęściej na spektaklach wygląda to w ten sposób, że proszę dzieciaki, żeby podnieśli dłonie, więc Zuzia, Bruno, śmiało dłonie do góry. Ja was tutaj widzę na Zoomie, więc śmiało podnosimy dłonie, ruszam palcami. Tak jest, wszyscy razem głośno wigli, wigli. Wigli, wigli. I jeśli bylibyśmy na spektaklu, to właśnie pojawiłby się królik. I w ten sposób pojawia się królik. No cóż, w moim domu królik się nie pojawił, ale interesuje mnie to, jak takie dzieciaki reagują po spektaklu i też ich rodzice czy dorośli, jaka jest reakcja? To znaczy, jeśli chodzi o dzieciaków, no to reakcja jakby zawsze jest, oczywiście jeśli zrobi dobrze swoją robotę, to zawsze jest... Pasowałoby zapytać te dzieciaki, ale z mojego doświadczenia no zawsze jest tak, że gdzieś tam, no mi przybijają 5, ale to zawsze lecą w stronę królika. Jeśli tylko pani czarująca pozwoli, no to delikatnie mogą pogłaskać, mówią: o, jaki słodki, jaki śliczny. Później jakieś przybijanie 5, zdjęcia, autografy czasami się zdarzają, więc traktuje się trochę jak celebryta, więc kurczę, żyć nie umierać. Za to na przykład z drugiej strony, kiedy występuję dla publiki dorosłej, no to tu już jakby pytania są bardziej treściwe, że się tak wyrażę. Jakby taki pakiet, powinienem książkę na ten temat napisać, że pakiet jakby pytań do czarodzieja, takie podstawowe to na przykład: czy sprawi pan, aby moja żona zniknęła, albo mój mąż, to są takie najczęstsze pytania. Jeśli na przykład, nie wiem, czy mogę mówić tutaj o tym w audycji, ale to tam, kiedy faktycznie mamy efekt dla dorosłych, że przecinamy asystentkę na pół, bo tutaj chciałem jakby zaznaczyć, że tych bardziej drastycznych efektów nie robimy dla dzieciaków. Duże iluzje są troszeczkę przerobione dla dzieciaków, więc jak robimy przecinanie asystentki na pół dla dorosłych, no to szczególnie jak to jest impreza troszeczkę zakrapiana, to zawsze się znajdzie jakiś mężny pan Janusz z szerokim wąsem, który podejdzie i powie: ale to jak pan rżnął tą asystentkę na scenie, to było niesamowite. I zawsze są takie właśnie historie. A jaka była taka największa publiczność, przed którą grałeś? Największa publiczność To był dzień przedszkolaka w Zielonej Górze, jak dobrze pamiętam, chyba 2 lata temu. Był cały stadion. Na tym stadionie, jak dobrze kojarzę, chyba wchodzi plus minus 5 tysięcy osób, no to było zajęte 3/4, no to plus minus 3-4 tysiące osób na raz. Więc to faktycznie robiło robotę. Chociaż powiem szczerze, że myślałem, że to zrobi na mnie jakby większe wrażenie. Kiedy wszedłem na tą ogromną scenę, to faktycznie wow. Ale tak naprawdę pod względem kontaktu, no to próbuję oczywiście złapać kontakt z całą publicznością. Jednak mimo wszystko to i tak sobie muszę wtedy dzielić widownię na sektory, w którą uderzam magicznymi zaklęciami, tak żeby złapać ten bezpośredni kontakt, bo tak naprawdę o to w mojej akurat magii chodzi. Przyszła pandemia ponad rok temu. Jak to wygląda teraz, kiedy twoje przedstawienia no już nie są w szkołach, na jakichś tam większych salach, tylko no niestety online? Dokładnie tak. Powiem szczerze, kiedy gdzieś przebrnęło mi przez głowę myśl, aby robić spektakle online, jeszcze w mojej filozofii, aby mieć jakby stały kontakt z dzieciakami, wybierać i brać, żeby dzieciaki brały czynny udział, no wydawało się jakby ten pomysł niemożliwy. No jednak widziałem, że nie idzie to w żadną jakby tak naprawdę dobrą stronę. I jeśli chcę przetrwać no, jako iluzjonista, jako artysta, a nie przetrwać tak naprawdę tego okresu, no to muszę zacząć działać. I to, czym się aktualnie mogę poszczycić, to to, że jako pierwszy iluzjonista w Polsce jakby rozpocząłem spektakle online, bo już od marca tamtego roku zacząłem amatorsko, jednak zacząłem robić spektakle online na urodzinkach, na imprezach prywatnych, bo mimo wszystko pandemia czy nie pandemia, no dzieciaki wciąż mają urodziny i chcą dostawać jakieś prezenty i chociaż żeby była namiastka tych gości. I faktycznie zacząłem jakby pierwsze spektakle, no nie mogę powiedzieć, że to było coś niesamowitego, bo dopiero uczyłem się Zooma, dopiero uczyłem się obsługi kamery i tak dalej. I też przede wszystkim no, musiałem dopasować same sztuczki, aby pasowały do jakby klimatu i pasowały też, żebym faktycznie mógł złapać ten kontakt. No i tak próbowałem to robić przez dobre kilka miesięcy do grudnia, kiedy to w grudniu zdecydowałem, że spróbuję pójść na troszeczkę szerszą skalę i stworzyłem spektakl Pan Magiczny Ratuje Święta. Był to pierwszy mój spektakl online zrobiony, jakby obiletowany, sprzedawany przez Kup Bilecik. I w każdą niedzielę grudnia na mój spektakl jakby miałem około 50-60 osób. To, czego jestem dumny, to to, że przez ten czas, kiedy próbowałem robić te spektakle online, nauczyłem się bardzo dużo i dzięki temu przekułem to doświadczenie w zakup nowego sprzętu, postawiłem jakby specjalne studio pod właśnie te moje spektakle i to, co mnie najbardziej cieszy, stworzyłem takie efekty, że faktycznie mogę robić przez ekran komputera. Więc opinie po pierwszym spektaklu dla mnie były największą jakby podziękowaniem, motywacją do dalszej pracy, bo ludzie też nie wiedzieli, że tak można. Więc to było dla mnie bardzo motywujące i podbudowujące, że mimo wszystko w tych czasach wciąż da się zrobić fajny, angażujący spektakl online. A ile średnio trwa taki spektakl? To wszystko tak naprawdę zależy od wydarzenia. Jeśli pytasz na przykład, ile trwał Pan Magiczny Ratuje Święta, to spektakl trwał 60 minut. Na przykład na wydarzeń, jeśli chodzi o warsztaty, to warsztaty trwają od pół godzinki do 1,5 godzinki, a kiedy na przykład dana firma bądź dana agencja eventowa wynajmuje mnie, abym uświetnił jakieś inne wydarzenie online, to na przykład są często takie wstawki po 20, po 30 minut. Mnie bardzo interesuje jeszcze jedna rzecz. Jesteś magikiem, iluzjonistą, ale czy naprawdę wierzysz w magię? Bo znasz wszystkie sztuczki i wiesz, jak to wygląda od tej drugiej strony, więc czy wierzysz w magię? To jest bardzo proste pytanie. Tak, wierzę w magię. Już powiedziałem Ci moją definicję magii, bo domyślam się, że każdy magik, iluzjonista, prestidigitator ma swoją definicję magii. Dla mnie magia to prawdziwe emocje. To są te emocje, które ja jako czarodziej wywołuję u dorosłych, u dzieciaków. Tą, można powiedzieć, czystą, dziecięcą iskierkę niesamowitości. Jest ten efekt opadniętej szczęki i wow, że faktycznie ludzie przestają myśleć i przestają myśleć racjonalnie i zaczyna się wydawać, że no, to jest niemożliwe. Nawet kiedyś też miałem takiego klienta, który tydzień później dzwonił do mnie i mówi, nie, to nie jest niemożliwe, proszę mi powiedzieć, ja zapłacę wszystkie pieniądze, jak pan to zrobił? Więc faktycznie... I co wtedy? Powiedziałeś, jak to zrobiłeś? Powiedziałem dokładnie tak jak Brunowi, że umiem zachować tajemnicy. Czyli nigdy nie zdradziłeś nikomu sztuczki swojej? No niestety nie, bo nieoficjalnie to mogę powiedzieć, że każdy iluzjonista ma, można powiedzieć, jest zrzeszony do takiej międzynarodowej organizacji. Jeśli bym zdradził, no to po prostu żartuję oczywiście. Z nami był dzisiaj Sebastian Grabowski, znany jako Pan Magiczny. Ja bardzo dziękuję realizatorom, pani Ani i pani Arlecie za przeprowadzenie też naszej audycji. Bruno, też dziękuję, że byłeś z nami. No i oczywiście naszemu gościowi, Sebastian. Dziękujemy za poświęcony czas i opowiedzenie o tych wszystkich tajnikach, który ten zawód skrywa. To ja jeszcze raz ślicznie dziękuję i do, mam nadzieję, zobaczenia, usłyszenia.